Myślisz, że celujesz w słabe punkty, ale i tak się odbijasz, albo nie rozumiesz, dlaczego odbijasz się od dolnej płyty niektórych czołgów, a chciałbyś stać się lepszym graczem i poznać sekretne miejsca, gdzie przebijać niektóre pojazdy bez żadnych problemów, grając czołgami z niską penetracją na standardowych pociskach. Gwarantuję ci, że będzie ciekawie i na pewno czegoś interesującego się dowiesz. Niby pancerz typa 5 Heavy na 8 tiery jest wystarczająco dobry, żeby wszystko poodbijać. To jest burek na standardowej amunicji. Jak widzicie, dolnej płyty nie ruszę. O górnej części mogę pomarzyć i o właśnie dowódcy również. Naszym bardzo prostym rozwiązaniem na ten problem są tak zwane uszka po lewej i po prawej stronie. I musimy oczywiście celować do wewnątrz czołgu, nie na zewnątrz. Zaraz wam to wszystko pokażę. Na przykładzie drugiej części nie celujemy do prawej, tylko do środka czołgu. Tu już celownik świeci się na zielono i przebijamy automatycznie. Możecie to powiedzieć teraz: Kamil, a komu to potrzebne? Przecież typ 5 Heavy to jeżdżąca piniata. No ale jak gracie takim 8 tierem czołgiem ciężkim, to nie objedziecie go. A tak to macie pewne miejsce, gdzie go przebijecie i nie musicie uciekać, zmieniać flanki, tylko normalnie z nim będziecie walczyć. Gdy walczycie w sklejce, na przykład takim 8 tierem z ISem 7 i on celuje wam po włazach albo gdzieś po bokach, to automatycznie pokazuje weak spot, czyli miejsce pod jarzmem działa, które jest bardzo łatwe do przebicia. T95 może sprawiać wam ogromne problemy w takiej walce bezpośredniej, jeżeli jesteście niedoświadczeni, ale zauważcie, gdy oddalimy się pod odpowiednim kątem i tylko z lewej strony, pokazuje nam się takie miejsce, które bardzo łatwo jesteśmy w stanie przebić. Sami popatrzcie na model 3D tego pojazdu, odchylamy się od tej strony, pojawia się takie miejsce, gdzie tutaj mamy tylko 90 mm pancerza, bardzo łatwe do przebicia. Tak naprawdę każdym czołgiem, czy to nawet 7 tieru go przebijemy, a jeżeli chodzi o drugą stronę, to już tego miejsca tutaj nie mamy i tutaj będą rykoszety, bo też jest dobry kąt. A również ciekawym trikiem jest to, że bardzo łatwo możemy przebić T95 na zwykłych pociskach, niszcząc mu gąsienicę. Po prostu musicie znaleźć odpowiedni kąt, żeby celownik was się świecił na zielono. Nie dość, że go unieruchamiacie, to jeszcze zadajecie cały czas uszkodzenia. Odpowiadając na pytanie, co zrobić, żeby mieć taki celownik, escape, ustawienia, celownik. I tutaj wybieracie znacznik działa i musicie mieć w nawiasie ze wskaźnikiem przebicia. Obojętnie jaki wybierzecie, to jak będziecie najeżdżać na pancerz, to będzie wam się kolorować na zielono, czerwono czy pomarańczowo, w zależności od tego, jaka jest szansa na przebicie. Interesujące również jest to, że perfekcyjnie skontowany niemiecki lew może zostać przez nas przebity w takie miejsce pod wieżą. Potraktujcie to bardziej jako ciekawostkę niż coś bardzo użytecznego, ponieważ jest to malutki punkt i w zasadzie, jak sami widzieliście, 1 na 4 tylko i wyłącznie został. Z kolei analizując jego model, nie spodziewałem się, że aż tak słabym punktem jest miejsce pod jarzmem działa. 185 mm, prawie 93% szans na przebicie. W takiej sklejce zawsze tego lwa w to miejsce po prostu celujcie i przebijajcie. Nie próbujcie gdzieś na siłę po włazie, czy lewo, prawo, pod jarzmo i tyle. VZ-55, niby bardzo dobrze znany 10 tier ostatnio w WoCie, ale zauważcie, że ta lewa dolna i prawa dolna część dolnej płyty nie ma pancerza, gdzie zadajemy uszkodzenia, tam zadajemy strzały za zero. I jak widzicie, te trójkąciki, które są tutaj, one nie mają pancerza i wszystkie strzały będą za zero. Dlaczego o tym mówię? Sam wiele razy przejechałem się na pancerzu VZ-y, strzelałem w te okolice dolnej płyty i się dziwiłem, jak to jest strzał za zero, dlaczego mi to nie weszło. Tak samo musicie zwrócić uwagę na to, że jak strzelacie od VZ-y od boku, to jeżeli najdziecie to akurat na ten trójkącik dolnej płyty, to nie zadacie uszkodzeń z gąską i strzelicie po prostu za zero w gąskę. I to też wielokrotnie doświadczyłem. Dlaczego MX-50B jest w tym rankingu? Ponieważ chciałem tylko i wyłącznie zwrócić uwagę na to, abyście nigdy nie strzelali go po górnej płycie. Tam zawsze możecie się odbić, niestety, ale też nie strzelajcie po dolnej płycie, bo to też jest bardzo niebezpieczne w wypadku strzelania do MX-50B, bo jest spora szansa na to, że również się odbijecie. Dla bezpieczeństwa wybierajcie pancerz na wieży, on będzie zawsze widoczny, bo jeżeli czołg chce do was strzelać, to musi pokazać wieżę. A najsłabszym punktem, jako ciekawostka, muszę wam zaprezentować to miejsce pod wieżą, ten taki skątowany boczek, powiedzmy. On w rzeczywistości ma najmniej pancerza frontalnie, nie jest to wieża, tylko te boczki. Jeżeli ładujemy pociski odłamkowo burzące, mamy trochę lepszą penetrację, też nie musi być to jakaś super, to tam ze spokojem przebijamy i zrobimy potężne obrażenia. Dla przykładu ta dolna płyta, jak widzicie, nie działa. Zawsze szukajcie tych bocznych elementów, jak macie heki, trochę lepszej penetracji, to zawsze tam przebijecie i zrobicie różnicę na polu bitwy. Analogiczną sytuację mamy w wypadku pancerza STB-1. Dolna płyta nie jest najsłabszym punktem, a jak widzicie, te boczki mają tylko 35 mm pancerza z lewej i z prawej strony. Nawet ten wizer chyba, czy działko, ma 80 mm, dolna płyta 130, ale tutaj jest 35. Nie wiem jak wy, ale ja po obejrzeniu tego odcinka będę masakrować każdego STB-1, bo prawie każdy czołg będzie go przebijać z pocisku odłamkowo-burzącego.
krążących nad gąsienicami i to nawet nieważne pod jakim kątem, zobaczcie, że to wszystko wchodzi. A żeby było jeszcze ciekawiej, to taki STB-1, który gra na wieżę, ale nie schował w pełni swojego kadłuba i jak widzicie, możemy nadal strzelić w to miejsce nad gąsienicami i to nadal wchodzi z uszkodzeniami. Pomimo tego, że jesteśmy o wiele niżej, to cały czas jest dostępne to miejsce i myślę, że taka sztuczka może wam się bardzo przydać w tego typu pojedynkach. Oczywiście nie zawsze wykorzystacie, ale warto wyjść więcej niż mniej. Wydaje mi się, że mamy poważny problem z modelem z jednego czołgów i nie wiem, czy to nie podchodzi pod jakiś skandal. Oglądajcie do końca, tam ten temat poruszę. A teraz coś dla czołgów o wysokim profilu, takim jak na przykład KW-5, T-103, nie wiem, jakiś Panzer-7. Wszystkie generalnie czołgi, które są dosyć wysokie, mają w wysokim punkcie działo. Zauważcie, że bardzo łatwo mogę przebijać większość pojazdów w tej grze po tych pokrywach silnika, które są bardzo słabo opancerzone. I to nie jest konkretnie jeden przykład, jak przebijać dwulufowca. To serio, zastosujecie w większości pojedynków, jak gracie czołgiem o wysokim profilu. Zwracajcie na to uwagę, najprawdopodobniej o wiele łatwiej przebijecie go w to miejsce niż na siłę jakoś cofając się, szukając dolnej płyty czy włazu, bo to jest automatyczna penetracja. To dlaczego ten schemat nie powiela się w wypadku Vipery? Też gram KW-5, też mam wysoki kąt, ale nadal nie przebijam tej pokrywy silnika. Gdy najedziemy sobie na to miejsce, to pokazuje nam efektywny pancerz na poziomie około 70 mm, a KW-5 na zwykłym pocisku ma penetrację 196 mm, więc o co tutaj chodzi? I nawet gdybyśmy załadowali złotą amunicję, która ma 219 mm, to nadal wszystko tutaj nam się świeci na ryżowo i jest rezultat rykoszet. W dużym skrócie musicie również zwracać uwagę na to, pod jakim kątem strzelacie, czyli ta wartość original angle wynosi tutaj 73 stopnie. Jeżeli mamy tutaj wartość powyżej 70 stopni, to automatycznie występuje nam niestety rykoszet dla pocisków przeciwpancernych i podkalibrowych. Gdybyśmy strzelali bardziej z góry, to już widzicie, że ten original angle jest na poziomie 65 stopni, jest to mniej niż 70 i wszystko zaczyna się świecić na zielono. Jeżeli byśmy byli wyżej, to automatycznie to miejsce przebijemy. Teraz możecie powiedzieć, ale Kamil, jeżeli tutaj weźmiemy sobie tą dwururkę i KW-5, no to jak najedziemy, to kąt jest 86 stopni, ale i tak jest 100% szansy na penetrację. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest to zasada trzech kalibrów. Gdybym zabrał takiego ISA-3, który ma działo 122 mm, a nie 107 jak KW-5, to będę automatycznie przebijać te wszystkie miejsca Vipery, nieważne ile mam penetracji. To znaczy, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to miejsce, patrzymy na Impacted Armor, czyli ile to ma milimetrów pancerza grubości ta płyta i jest napisane 40. Zresztą tak samo jak na górnej płycie widzicie, że to jest 40 mm, to nawet mając i wartość penetracji 100 albo nie wiem, 10, 1, będę automatycznie przebijać to miejsce, mam kaliber 122 mm. Jakkolwiek to zabrzmi, rozmiar waszego działa ma znaczenie. Podsumowując, weźmiemy takiego STRV-S1, działo 105 mm, penetracja 330, jedna z największych na 8 tierach, no i wcześniej wspomniany IS, 122 mm armata, penetracja 225. A po drugiej stronie oczywiście to miejsce, gdzie jest pancerz 40 mm pod większym kątem niż 70 stopni. Bardzo prosta matematyka, 40 razy 3, zasada trzech kalibrów, automatycznie przebijemy to miejsce, nieważne pod jakim jest kątem, mając armatę powyżej 120 mm. Dlatego czołg z gorszą penetracją, w tym wypadku IS-3, a nawet w sumie zwykły IS 7 tieru, przebije ten strzał zawsze, a STRV-S1 z większą penetracją nie, jeżeli ten kąt jest większy, równy 70 stopni oczywiście. A na deser macie działo AMX-a 50-120, które ma równo 120 mm. I jeżeli uważnie się wsłuchaliście, to powiedziałem, że każde działo powyżej 120 mm przebije, a działo 120 mm jest równe 120, a nie większe. Dlatego AMX-50-120 nie przebija tych strzałów, a czołg z armatą już 121 mm przebijałby. Czy zdawaliście sobie sprawę, że takie E75TS może zostać zmasakrowane przez Leichtraktora pierwszego tieru? Dokładnie tak. Jeżeli przyjrzymy się, jak wygląda model 3D E75TS, to te punkty, które są na szaro, one w rzeczywistości są zielone i mają tylko około 60 mm pancerza z dwóch stron. Im bliżej jakby środka pojazdu, tym lepiej. Więc jeżeli walczylibyście pierwszym tierem na E75TS, to już wiecie, gdzie strzelać i łatwo go przebijać. Na pewno ciekawszym dla was przykładem jest pojedynek ze zwykłym E75 9 poziomu, który sprawia dużo kłopotu z przebiciem. Nawet mi ta dolna płyta potrafi poodbijać bardzo dużo 8 tierów. A jak gramy siódemką, na przykład taką Panterą M10, która ma 150 średniej penetracji, no to jest jedna wielka tragedia, chociaż czasami w ten właz coś wejdzie. Ale oczywiście mamy te słabe punkty, te takie uszka, które wystają, tak je nazwijmy, i możemy bez problemu przebijać. Teraz powiecie, no to Kamil, przecież można objechać takie E75, ale nie
zawsze. Nie zawsze możemy objechać. Czasami jest ten korytarz na mapie, czasami S75 jest dobrze ustawione i musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby przebić z przodu. No i oto wam je pokazuję. Jeżeli strzelałeś po włazach do T28 prototypa, to popełniałeś poważny błąd. Nawet ten pancerz, który wydaje się być pod kątem prostym, obok działa, wcale nie jest takim słabym punktem. Nie wspominając o dolnej płycie, która jest jednym z twardszych elementów tego czołgu. Jeżeli mamy 200 penetracji, to tak prezentuje się model prototypa. Włazy nie do ruszenia, dolna płyta tym bardziej. Jeżeli chodzi o jarzmo, to taki strzał 33%. Natomiast pod jarzmem mamy ciekawe punkty, jakie miejsce na karabinek. Są one dosyć łatwe do zlokalizowania i już nam celownik się świeci na zielono. Bez problemu mogę w to miejsce strzelić i przebić. Aczkolwiek byłby to trochę problem, jakby on poruszał wieżą i wiadomo, jak on się ruszał. Dlatego według mnie najlepiej celować w ten oto punkt, jeżeli macie słabą penetrację. Wiadomo, prototyp może nie jest jakimś wielkim postrachem bitew, ale jak gracie jakimś 6 tierem, 7, to macie miejsce, gdzie możecie go bezproblemowo przebijać zawsze. Gdy walczymy jakimś 8 tierem z taką E3, to większość z nas panikuje, nie wie gdzie przebijać, celuje w dolną płytę, ale okazuje się, że nie jest to słaby punkt. Przypominam również, że garnek jest bardzo trudny do przebicia nawet przez 10 tiery ze złota, ponieważ jest on bardzo opancerzony i błędnie dużo ludzi strzela w ten garnek. Że zdawałeś sobie sprawę, że każdym czołgiem, jakim będziesz grać na E3, przebijesz w te miejsca obok gąsienic, które są bardzo słabo opancerzone? Tak, nie przewidziałeś się. E3 w tych miejscach ma efektywny pancerz na poziomie 150 mm, tak samo po drugiej stronie może jest delikatnie więcej, więc łatwiej z prawej strony. I to również zależy od tego, jak jest skontowana, może być trochę wyprofilowana tak, że widzicie tylko lewą stronę. W tej lewej części w wypadku buraska i zwykłej amunicji to nie jest 100% strzał, jednak i tak warty poznania i czasami możecie nieźle zaskoczyć. Oczywiście najlepiej taką E3 objechać, ale czasami się nie da po prostu. A grając wolniejszym czołgiem o niskim profilu, albo czołgiem, który ma dosyć dobrą depresję działa, możecie również bardzo zaskoczyć E3 celując po tych takich wizjerkach. Pod jarzmem działa z lewej i prawej strony. Tak naprawdę zawsze nam się to będzie świecić na zielono, jak dobrze przycelujecie. Tylko trzeba uważać, żeby nie trafić w działo przeciwnika, bo czasami on może to tak blokować. Jednak zobaczcie, że non-stop przebijam i wręcz masakruję w sklejce taką E3. Kto by się spodziewał, że Badger jednak ma szansę w takim starciu. Natomiast jeżeli przykleicie się do takiej E3 albo ona was wjedzie, to też nie panikujcie, jeżeli macie czołg trochę wyższy, który nie ma takiej dobrej DPS-y działa i nie może znaleźć tych miejsc pod jarzmem działa, to jesteście w stanie przebić taką E3, celując mniej więcej w jarzmo działa i jeżeli ona celuje na przykład w górę, to szukacie dolnej części tego jarzma, jeżeli celuje w lewy bok, to szukacie prawego boku. Mniej więcej taką zależność zaobserwowałem, że wtedy ten kąt jest bardzo dobry i wtedy mniej więcej zawsze przebijecie, chociaż to nie jest takie też 100% i pewne, ale uważam, że ta informacja może wam się przydać, no bo czasami może też was uratować. I jeszcze tylko dopowiem, że to raczej czołgi, które mają bardzo dobrą penetrację na złocie, są w stanie to zrobić. Kończąc wątek tego czołgu, to taka podstawowa informacja, większość amerykańskich czołgów ma coś takiego, że jeżeli próbuje się kątować, to możecie złapać pierwsze kółko pod takim kątem frontalnie, że przeciwnik nic nie może zrobić, a wy go pompujecie z uszkodzeniami. Gdy jakimś cudem AMX-M4 albo Liberté na 8 poziomie, ogólnie linia francuskich czołgów ciężkich, kątuje się w taki sposób, to zawsze pokazuję wam ten boczek, który jest do was pod dobrym kątem i będzie łatwy do przebicia. Schody się trochę zaczynają, kiedy gracz wychyla się w poprawny sposób, chowając ten boczek i kątuje też dolną płytę, która wcale nie jest takim łatwym miejscem do przebicia. Wtedy możecie oczywiście szukać włazu dowódcy, który będzie do przebicia, ale to jest dosyć mały punkt i zwróćcie uwagę na to, że bardzo często ci gracze pokazują pierwsze kółko od strony budynku i w to miejsce będziecie mogli strzelać i praktycznie co drugi strzał gąskować też przeciwnika, trzymać go na tym pierwszym kółku. Dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy. Pancer 7 kątujący się, bardzo prosta sprawa, szukacie tego okrągłego miejsca pod wieżą, to zawsze będziecie przebijać, nawet i z amurakiem. A jeżeli znudziłoby wam się strzelanie go w te części i macie go jakoś frontalnie, to przeważnie przebijecie go po jarzmie działa i to nawet zauważcie, że nie strzelam ze złotej amunicji, standardowa, wszystko mi się tu praktycznie świeci na zielono, mogę go dziurawić jak chcę, że za każdym razem jak będzie on chciał oddać strzał do mnie, to mogę mu oddać w to miejsce. Raz na kilka strzałów może zdarzyć się jakiś rykoszet, ale generalnie to jest bardzo słaby punkt i bardzo podobnie to wygląda w wypadku Fałki 7201K, czyli czołgu za kampanię, który jest bardzo podobny, ale ma trochę inne działo. Ciekawy jest pancerz STRVA 103B. Niby od frontu możecie celować zawsze po włazie, jak macie mniejszy kaliber i nie możecie przebić dolną płytę zasadą 3 kalibrów, no ale z tym włazem różnie to bywa, bo często on go jakoś zasłania, gdzieś się rusza, pochyla się pod takim kątem, że właz nie jest dostępny. I tutaj naszą alternatywą okazują się boczki po lewej i po prawej stronie. Możemy bardzo łatwo przebić tam STRVA i go naprawdę zaskoczyć.
Nie wiem jak wy, ale ja zawsze miałem problemy z przebiciem SU 101, celowałem w górną część, dolną płytę, nic nie wchodziło. Okazuje się, że jest bardzo duży wizjer nad górną płytą, pod działem, po prawej stronie, sami zresztą widzicie. Starszy brat SU 101, czyli obiekt 263, nieraz sprawiał mi mnóstwo problemów, ale są takie trójkąciki, które możemy przebić i one tworzą taką linię, która akurat w tym przypadku nie jest tak bardzo widoczna, ale ogólnie rzecz biorąc polecam strzelać w te miejsca, jeżeli nie macie dolnej płyty oczywiście. Teraz pokażę wam to na modelu 3D, o co mi dokładnie chodzi z tą linią. Gdyby ten obiekt w tej bitwie nie był tak pochylony, to widzielibyśmy taką linię 250 mm, tak samo tutaj te boczki, trójkąciki 250 mm, tak samo z tej strony. To jest miejsce, gdzie możecie przebijać. Jarzmo działa od frontu, nie jest takie łatwe do przebicia, ale gdy już zrobimy jakiś dobry kąt, to pojawia się znowu taki trójkącik, którego możemy przebić. Tu jest 160, ale tu musi być dobry kąt. Jak widzicie, ten obiekt się teraz cofa, nie jest taki pochylony i widać tą belkę, ale trudno jest, powiedzmy sobie szczerze, w to miejsce również trafić, o wiele łatwiejsze są te trójkąciki do przebicia. Ja wiele razy błędnie myślałem, że pod lekkim kątem wystarczy przebić to jarzmo działa, ale jak widzicie, ten kąt musi być konkretny, jak się nam zaświeci na zielono, no to na pewno go przebijemy. Pancerze piątki, nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii, ale myślę, że warto pamiętać o tym, żeby starać się nie strzelać w sam środek tej dolnej płyty błędnie. Dużo graczy nie zdaje sobie sprawy, że mamy taki trójkącik i jak strzelamy ze zwykłej amunicji, to jest szansa na to, że raczej tego nie przebijemy, a już po lewej, po prawej stronie mamy 100% szansę na przebicie, więc uważajcie na ten sam środeczek. I dla zwiększenia waszej szansy na penetrację wybierajcie lewo, prawo, żeby potem jakoś głupio się nie zdziwić. Zapamiętajcie również, że dosyć odwrotna zasada tyczy się większości włazów czołgów w tej grze. Nie strzelajcie w lewo czy prawo od włazu, tylko starajcie się strzelać w sam środek włazu, bo to zdecydowanie zwiększy waszą szansę na skuteczne przebicie i penetrację. Dokładnie zobaczycie to na przykładzie tej fałki pancernej. Sam środek włazu staje się słabym punktem, a na lewo i na prawo to jest dosyć ciężki ogrzech do zgryzienia. Dokładnie możecie to zobaczyć tutaj. Oczywiście jak możecie to strzelać w dolną płytę, to jest najsłabszy element tego czołgu. No i środek włazu ma tylko 220, tylko albo aż i tak dużo czołgu będzie mieć problem, żeby przebić. Oczywiście to nie jest łatwe wycelować sam środek włazu w naszej grze, ale gdy jesteśmy na bliskim dystansie, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby to zrobić, a nie omyłkowo gdzieś celować po lewej i po prawej, bo tutaj jest ogromna szansa, prawie 100%, że się wręcz odbijemy. Co ciekawe, mamy też miejsce do przebicia, czyli obok jarzma działa, tak samo jak w wypadku Mausa powiedzmy, te miejscówki są do przebicia, tak samo jak i nad jarzmem, o tym akurat ja sam nie wiedziałem. Obiekt 279, czyli klasyk. Jeżeli ktoś wychyla się w taki sposób, to nie umie grać tym czołgiem i możecie go zawsze przebić w ten pierwszy początkowy element pancerza, który jest pod złym kątem. Jak już się wychyla w trochę lepszy sposób, to nadal możecie go przebić, tylko musicie być uważni i teraz strzelić od wewnętrznej części tego pancerza, który jest dla was pod znowu dobrym kątem. To są fajne przykłady, które obrazują, jak go przebijać. Natomiast kiedy obiekt 279 się podbije, to jedyne miejsce, gdzie możecie go przebić, no to jest ta taka dolna płyta, ale też nie w gąski, to jest jakby nad pomiędzy tymi gąskami, sami widzicie tą belkę. Kiedy on się rusza, już gra tak aktywnie, no bo nikt nie będzie tak stać. To jest to o wiele trudniejsze zadanie, ale nadal możliwe. Możecie go oczywiście przebijać po włazach, nawet i z normalnej amunicji, ale jak chcecie go przebić gdzieś indziej, to raczej musicie zawsze ładować złoto. I ciekawy fakt jest taki, że im macie wyższy czołg, to wtedy łatwiej będzie wam go przebijać po normalnym pancerzu, jak on stoi tak po prostu. Takim niskim obiektem 907 jestem zmuszony do tego, żeby celować po tej dolnej płycie, akurat mi to wchodzi. Obiekt 705 zawsze sprawia mi mega problemy, ponieważ ten czołg wydało mi się, że nie ma słabych punktów i nie jestem w stanie mu nic zrobić. Traci on swój urok, kiedy wejdziemy w tak zwaną sklejkę, przykleimy się do niego, to wtedy w łatwy sposób możemy zauważyć, że te pokrywy nad silnikiem nie mają dużo pancerza, bardzo łatwo je przebijamy zasadą trzech kalibrów i ogólnie będziemy go masakrować w sklejce. Niestety nie możemy być za niskim pojazdem, ale jak widzicie, to wszystko jest na zielono. Jeżeli mamy działo powyżej 120 mm pancerza, będziemy to wszystko przebijać, nieważne co się dzieje. Walcząc z takim ósmym tierem z jak pancerem, oczywiście możecie go przebić w dolną płytę. Jednak pojawia się problem, kiedy chcecie go przebić w nadbudówkę, bo wtedy najczęściej zakończy się to rykoszetem, nie przebijecie, też możecie mieć zły kąt, żeby go przebić w tą nadbudówkę w tak zwanej sklejce, jeżeli jak pancerz was gdzieś dociśnie, no i pojawiają się duże tarapaty. I tutaj przychodzę z odpowiedzią, jesteście w stanie przebić jak pancera po jarzmie działa na lewo, prawo, wokoło tego jarzma, jak sami zresztą tutaj widzicie.
Ogólnie nie polecam tego jakoś bardzo, ale w ekstremalnych sytuacjach ta wiedza może się przydać. Oczywiście, jeżeli macie trochę lepszą penetrację, to śmiało strzelecie po lewej, po prawej stronie od jarzma, gdzie próbowałem na początku, tylko lorka na złocie akurat nie miała jej wystarczająco dużo. Wracając do złotej zasady włazów, tak to nazwijmy, no to przypatrzcie się, że jeżeli celuję na lewo, na prawo od belki, to nie wchodzi to z uszkodzeniami, nie trafiono w pancerz, a środek to już są uszkodzenia. Zaraz wam to pokażę dlaczego. I też w wypadku Fosza nie spróbujcie celować akurat w ten karabinek po lewej, ten okrągły, tylko zawsze starajcie się pamiętać o tym, żeby strzelać w środek. Tutaj mamy wyjątek, na który też chciałbym zwrócić uwagę, bo możecie być błędnie nauczeni, że jeżeli strzelacie do 8 tieru, to jak widzicie, strzelając w lewą część tej belki, automatycznie celujecie w ten taki tylny element, który wystaje. I tamte pociski przechodzą, dlatego zadajecie uszkodzenia. Jak trafiacie na 10 tiery, wyjeżdża na was Fosz 155 albo Fosz B i strzelicie na lewo od belki, bo byliście przyzwyczajeni z 8, no to już dłużej nie będzie działać, bo tego właziku z tyłu już te czołgi nie mają. I to samo tyczy się Tortoise'a. Jeżeli celujemy na prawo od tego włazu, to może raz na jakiś czas coś tam wejdzie. Natomiast 100% penetracja następuje tak naprawdę, jak wycelujemy w środek włazu, więc starajcie się zawsze celować w środki włazów. Walka z 60 TP nie powinna stanowić dla was problemu. Jeżeli widzicie go frontalnie, przyklejacie się, to macie sam środek tego wizjera, który wystaje. Tu akurat dostał kierowca. Jeżeli jesteście pod kątem, to nadal pod kątem strzelacie ten wizjer. Akurat to poleciało za wysoko, ale delikatnie niżej to będzie automatyczna penetracja. No i pod kolejnym kątem znowu szukamy pod większym kątem tego wizjera, tak żeby cały czas to działało. No i zawsze możemy przebić 60 TP od boku, które się kątuje bez większych problemów. Brytyjski FV215B to jeden wielki weak spot. Mamy tyle słabych punktów, między innymi pod wieżą z każdych ze stron, a na dodatek jeszcze środek garnka jest łatwy do przebicia. Pamiętajcie tylko o tym, że górna część włazu może trochę poodbijać, bardziej ta dolna część jest lepsza. Dolna płyta, tu wszystko wchodzi też z podpałą, jak i te boczki. Nie ma sensu co na siłę strzelać po wieży, jarzmie gdzieś. Mamy cały czas ten boczek bardzo łatwy do przebicia z każdej strony, jak się FV kątuje. Przypadek 7 tieru włoskiego niszczyciela jest bardzo ciekawy w naszej grze. Jak najedziemy na jego jarzmo działa, to jawnie widzimy, że celownik świeci się na zielono i pokazuje, że to powinna być 100% penetracja. Nawet na stronce Tanks GG, gdy najedziemy sobie na jarzmo działa, pokazuje nam 80 mm i identycznie nam pokazywało w wypadku E75TS. Też było to tak na szaro, nie było to na zielono, a i tak E75TS przebijałem. Tego czołgu nie przebijam. Mam Cromwella, mam penetracji 145, nawet jak załaduję złoto, to zobaczcie, że nadal mam 100% szansę, ale w grze tego nie przebijam. I tu rodzi się pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? W wypadku 8, 9, 10 tieru włoskich niszczycieli, tam już pokazuje mi stronka Tanks GG czy celownik, że ja tego nie przebiję. A w wypadku tej 7, celownik świeci się na zielono, ale nie działa. To jest też dobry przykład, który wam pokazuje, że nie zawsze powinniście sugerować się w 100% to, jak pokazuje wasza kropka na celowniku, czy przebijecie, czy nie przebijecie. Oczywiście w większości przypadków to działa, ale tu macie taki wyjątek. I teraz pytanie do Wargamingu, do was. Czy my mamy do czynienia w tej grze z czołgiem, który jest ponad rok w grze i ma zły model, jakby w rzeczywistości jego pancerz jest zupełnie inny niż to, jak to podaje Wargaming? Czy może ja tutaj coś źle interpretuję? Śmiało zapraszam do komentarzy. Jakimś wielkim ekspertem też nie jestem. Mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że to coś jest ewidentnie nie tak. Dziękuję wam bardzo za odcinek. Jeżeli czegoś nowego się dowiedziałeś, to śmiało zostaw subskrypcję na tym kanale. Ale jeszcze na sam koniec chciałbym wspomnieć, że inspirowałem się kanałem Honest Gaming. U niego zobaczyłem taką serię weak spotów. Chciałem to wszystko połączyć w jedną fajną, użyteczną po polsku rzecz i posprawdzałem też kilka dodatkowych rzeczy. Myślę, że super wyszło, ale komentarze są dla waszej dyspozycji. Śmiało piszcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. To elo.